17 września 1939. Pamiętamy. Zakończyła się niemiecka niewola. Nadeszła sowiecka. Trzy grupy ruchome frontu białoruskiego otrzymały zadanie opanowania Wilna, Grodna i Białegostoku. Rozkaz dla czterech grup ruchomych frontu ukraińskiego. Linia rzeki San. Za nimi szły pograniczne oddziały NKWD, likwidując według wcześniej przygotowanych list osoby uznane za elementy antysowieckie. Siły Armii Czerwonej skierowane przeciwko Rzeczypospolitej wynosiły prawie 1,5 miliona żołnierzy i ponad 6 tysięcy czołgów. 17 września 1939. Pamiętamy.